Dzisiaj taki materiał, którego raczej nie spodziewacie się na tym kanale zobaczyć. Będę dzisiaj mówił o miłości. Mamy 25 lipiec i ta data jest dla mnie o tyle ważną datą, ponieważ 25 lipca każdego roku obchodzę rocznicę ślubu z moją ukochaną żoną. Dzisiaj jest 13 rocznica naszego ślubu, a 16 lat jesteśmy ogólnie razem. Ja oczywiście nie będę nikomu doradzał w sprawach sercowych. To jest bardzo subiektywne, to jest bardzo osobiste, ale mogę wam powiedzieć jedno, że coś takiego jak miłość istnieje i jest to jedna z tych rzeczy, których nie da się zobaczyć, nie da się tak naprawdę usłyszeć, nie da się nawet komuś tego udowodnić, że takie coś istnieje, ale się tu czuję pełnią siebie. Czuję się to, jeżeli przychodzi odpowiedni moment. Czuję się to, jeżeli się na to pracuje, tylko problem jest taki, że pracując na to, jeżeli chcesz bardzo, żeby to zaistniało, jeżeli chcesz to zobaczyć, to prawdopodobnie tego nie będzie. Jeżeli natomiast nie myślisz o tym, to zaczynasz to czuć. Tylko oczywiście musisz coś w tą stronę robić. No i tak jak mówię, nieprzypadkowo wybrałem tą datę na publikację tego filmu. Głównie przez to właśnie, że ta data jest dla mnie i dla mojej żony bardzo ważna. Słuchajcie, jeżeli chodzi o miłość, miłość idzie w parze ze szczęściem. Tylko ja przez doświadczenie, przez staż, jaki mam ze swoją żoną, no musiałem dojrzeć do tego, żeby w ogóle to zauważyć. Trwało to trochę czasu. Ale udało mi się w jakiś cudowny sposób dojść do momentu, kiedy ja osobę, z którą dzielę swoje życie, z moją najbliższą, najukochańszą żoną, ja z tą osobą doszedłem do tego. Kosztowało to nas trochę, ale dzięki temu mogę z czystym sumieniem i z taką radością w sercu powiedzieć jej to, jak ją mocno kocham. Będąc już 16 lat razem, a 13 lat po ślubie, jest to coś wspaniałego, ponieważ wiemy, jak działa dzisiejszy świat, jak w społeczeństwie to wygląda, jak wśród naszych znajomych to wygląda, kiedy to w związkach dochodzi do różnych, prawda, niepotrzebnych, nieprzyjemnych zdarzeń, wydarzeń i sytuacji. Zaraz mnie muchy zjedzą. Uważam, że dzieje się tak oczywiście przede wszystkim przez brak komunikacji. No ja mogę tylko ze swoich obserwacji powiedzieć, że miłość, wypracowana miłość jest w stanie przezwyciężyć wszystko, ale żeby do tego w ogóle doszło, musi być komunikacja. Nie można nic robić na siłę i można osiągnąć to, co mi się teraz udało osiągnąć, chociaż moje zdrowie w tym momencie, kiedy nagrywam dla was ten film, nie jest w tym miejscu, w którym chciałbym, żeby było, to dzięki właśnie temu, że mam tak wspaniałą, kochającą osobę obok siebie, mogę jakoś dalej funkcjonować. Dzięki temu, że udało mi się przez te lata bycia razem wypracować to wspaniałe uczucie. Tak, uczucie można wypracować, no tak przynajmniej ja twierdzę. To dzięki temu teraz, w chwilach, w których potrzebuję wsparcia, mam to wsparcie od mojej najbliższej, najukochańszej żony. I uważam, że miłość naprawdę jest tutaj niezastąpionym uczuciem, czymś, co naprawdę pozwala przetrwać najcięższe chwile. Ja wiem, że to, co mówię, jest bardzo osobiste, tak naprawdę niepotrzebne. Wielu z was to pewnie nie interesuje, nie dotyczy. Oczywiście to jest moje życie, moja sprawa, mój związek. Tylko ja się dzielę z wami tym po prostu, dzielę się z wami na tym kanale wszystkim tak naprawdę. I nieraz przychodzi taki moment, kiedy chciałbym się podzielić czymś, co jest naprawdę moim zdaniem ważne, ale
Ale to nie funkcjonuje między nami tak naprawdę. Tego nie ma, o tym się nie mówi, o tym się ludzie w to nie wierzą. No bo ciężko jest, prawda, no, komuś udowodnić, pokazać, że istnieje coś takiego jak miłość. To jest coś, co trzeba poczuć. No a kiedy mówimy o czymś, co się czuje, no to wchodzimy na drogę bardzo subiektywną. Ale uwierzcie mi, że wewnętrznie taka droga nam tylko zostaje. No. Nie możemy w obiektywnej rzeczywistości za bardzo poruszać się subiektywnymi uczuciami, aczkolwiek wewnątrz te uczucia istnieją, to się czuje i to pomaga w życiu. I paradoksalnie to subiektywne uczucie miłości, którego doświadczam, i szczęścia w stosunku do mojej najbliższej osoby, z którą jestem, pomaga mi jakoś się odnajdywać w tej obiektywnej rzeczywistości, mierzyć się z tą rzeczywistością, prawda? Tak jak wam powiedziałem, dzięki temu, że zaistniała miłość między nami, ja mogę teraz jakoś przez te chwile w życiu, kiedy z moim zdrowiem jest różnie, jakoś przechodzić. Nie bójcie się, nie jestem jakoś nieuleczalnie chory, nie mam śmiertelnej choroby, no chyba nie mam, na razie nic mi o tym nie wiadomo, mam po prostu pewne przypadłości, ale obiecałem, że jak już wyjdę z nich na 100%, to nagram bardzo duży materiał taki informacyjny, przez co przeszedłem, przez wszystkie etapy tego, to będzie trochę trwało czasu i na pewno ktoś z tego skorzysta, bo jest to taka ciekawa przypadłość, która no, dotyka bardzo wielu, ale nie każdy wie, że akurat to ma. No ale to spokojnie, do tego dojdziemy. Obiecałem sobie, że jak będę już miał to za sobą tak na 100%, to wtedy się na pewno podzielę. No taki po prostu jestem. Lubię się dzielić. No i tym, że istnieje miłość, też się z wami chcę podzielić. Po prostu, żebyście w to nie wątpili nigdy. Nie wątpcie w to, że takie uczucie w ogóle istnieje. Nie wątpcie w to, że można kogoś kochać w taki sposób, że nie trzeba mówić tej osobie najbliższej, że się ją kocha. Wystarczy na nią popatrzeć i poczuć to w sercu, poczuć to w środku. To brzmi, wiecie, bardzo tak naciąganie, bardzo tanio, bo w dzisiejszym materialistycznym świecie, no to jest takie można powiedzieć nadmuchane, no na takie już, na to się nikt nie nabiera, prawda, na miłość, na kochanie się i tak dalej. Ja też taki byłem i też taki jestem. Dla mnie nie trzeba w ogóle mówić, używać słowa kocham cię, ani obdarowywać swojej najbliższej osoby, swoich bliskich prezentami czy jakimiś różnymi rzeczami. Nie trzeba tego robić, wystarczy coś innego. Wystarczy jedno spojrzenie, które jest szczere. Wystarczy bycie w najcięższych chwilach przy osobie, którą się kocha. I tak naprawdę nie potrzeba nic więcej. Ta świadomość, że ma się kogoś, kto szczerze jest na dobre i na złe, to zaufanie, które bierze się po prostu gdzieś tam z serca, z tego jak jesteśmy z kimś. Oczywiście każdy z nas może oszukać, możemy być oszukani na różnym etapie. Ja mam tego świadomość, ale tu chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że się czuję, no czuję się naprawdę to uczucie i ciężko jest to opisać słowami, ponieważ no nie dysponuję żadnym namacalnym dowodem tego. Jedynie niech ten film będzie dla was, którego wcale nie musiałem nagrywać, niech ten film będzie dla was wystarczającym dowodem, albo przynajmniej przesłanką na to, że istnieje takie uczucie. I naprawdę, jeżeli jesteście w jakimś etapie waszego życia, kiedy nie do końca te relacje z waszymi drugimi połówkami, jak to się mówi, są w dobrym miejscu, to uwierzcie mi, że można naprawdę uleczyć to miłością, jeżeli oczywiście to uczucie jest gdzieś w środku pomiędzy wami. Jeżeli nie ma tego uczucia, na siłę go nigdy nie zbudujecie. My zaczynaliśmy bardzo ciężko, mieliśmy ciężki start, przeszliśmy przez różne etapy naszego życia i dzięki temu, że nie było kolorowo, dzięki temu, że doświadczyliśmy różnych dziwnych zdarzeń w naszym życiu, różnych niespodziewanych zwrotów, akcji, to dzięki temu nabraliśmy doświadczenia, respektu, a przede wszystkim nasze uczucie wypłynęło na wierzch. Nasze uczucie, którym siebie darzymy nawzajem, czyli tą miłością, tak pospolicie zwaną,
czymkolwiek ona jest, nie wiem czym ona jest, ale wiem, że jest i jest wspaniałym uczuciem, kiedy przychodzisz do domu i pierwsze co chcesz zobaczyć na twarz twojej ukochanej i na przykład uśmiech na jej twarzy i tobie to wystarczy, nie musisz nic więcej, wystarczy, że ją widzisz. Kiedy wracam do domu i to teraz bardzo, zabrzmi bardzo, tak wiecie, no, bardzo tanio znowu, kiedy wracam do domu, podjeżdżam na parking i widzę w oknie twarz mojej żony, która stoi w kuchni i coś tam dla mnie gotuje zapewne, jakieś jedzonko, bo wróciłem z pracy i widzę jej uśmiech i widzę jej radość z tego, że wróciłem i ja nie potrzebuję nic więcej. Dla mnie to jest najwspanialsze uczucie, kiedy nasze spojrzenia się ze sobą spotykają i wtedy czuję znowu to szczęście, czuję tą radość, po prostu czuję tą miłość, która jest i będąc coraz dłużej ze sobą, jej jest coraz więcej. I to jest wspaniałe, bo ludzie często mówią, że jak już jest długo, to już to wszystko jest takie, wiecie, no niezbyt świeże, takie troszeczkę oklepane, nie ma się ochoty na różne rzeczy, no po prostu bardziej mówimy o przyzwyczajeniu niż o jakimś tam szczerym uczuciu, byciu razem, wiadomo, jak się ma razem dom, razem się spłaca kredyt, ma się dzieci, no to tak naprawdę te wszystkie rzeczy bardziej trzymają to wszystko w kupie niż uczucie. Na szczęście, i tego życzę każdemu, w moim przypadku trzyma mnie miłość i dzięki tej miłości, którą staram się naprawdę, żeby jej było jak najwięcej w moim domu, to dzięki temu chcę się do tego domu wracać, chcę się zobaczyć swoją rodzinę i to jest wspaniałe, a uwierzcie mi, ja jestem takim człowiekiem, któremu powiedzenie w ogóle tego tutaj do kamery to byłoby ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, naprawdę, ale mówię to, bo szczerze to czuję i chciałbym życzyć wam tego, żebyście też tego doświadczyli, czego ja doświadczam. Jeżeli czujecie jakąś tam powiedzmy namiastkę miłości, to zróbcie wszystko, żeby tego było więcej. Nie marnujcie sobie życia na bycie nieszczęśliwym, na bycie z niewłaściwą osobą. To musi przyjść, jeżeli tego nie ma, nie szukajcie tego na siłę. Jeżeli natomiast to jest gdzieś w środku, jeżeli to czujecie, to zróbcie wszystko, żeby to się wydostało na zewnątrz. I jeszcze raz podkreślę, choćby jak, nie wiem, abstrakcyjnie to brzmiało, to uwierzcie, że jest coś takiego. Ja nie chcę na siłę nikogo przekonywać, bo po co? Nie mam żadnego interesu. Nagrywam ten film po prostu tylko po to, żeby podzielić się z wami tą radością, którą mam w sercu, radością z miłości, ze szczęścia, jakie towarzyszy mojemu związkowi z osobą, którą bardzo kocham, czyli z moją żoną. No cóż, takie materiały nie są raczej na tym kanale zbyt często pokazywane przeze mnie, chyba pierwszy raz tak naprawdę, ale po prostu poczułem, że coś takiego muszę nagrać i jak wiecie, opinia, co sobie teraz myślicie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo mi na tym nie zależy. Ja po prostu chcę się z wami podzielić tym, co w środku we mnie jest. Myślę, że nie ma co tutaj więcej dodawać do tego, nie ma co w kółko o tym mówić. Ja jestem żywym dowodem tego, że miłość istnieje, szczęście istnieje, nie na każdej płaszczyźnie, ale szczególnie jak cię muchy gryzą, nie na każdej płaszczyźnie, ale na tej akurat w relacjach z najbliższymi, w moim przypadku, ja tego doświadczam i bardzo się cieszę, że to mam i mam nadzieję, że tak zostanie. Kiedyś się to skończy, kiedyś się rozdzielimy, ale ja wierzę w to i teraz pojadę już grubo, że nasza miłość przetrwa nawet naszą śmierć i gdzieś te nasze dusze, być może, gdzieś one się tam połączą bądź spotkają. Ja w to wierzę, nie jestem w stanie w żaden sposób tego udowodnić, ale po prostu jest to pewna cząstka mnie, która gdzieś tam w środku bardzo, bardzo głęboko mówi mi, że tak się stanie, że miłość to po prostu przetrwa. No i tyle w sumie na ten temat mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Uwierzcie w miłość, uwierzcie w szczęście, to istnieje. A tobie, kochanie, chcę jeszcze raz powiedzieć tylko, że bardzo cię kocham i dziękuję ci za ten czas, który
jesteśmy razem. No i mam nadzieję, że jeszcze tych chwil wspaniałych, które przeżyjemy, będzie jak najwięcej. Bardzo Cię kocham, a Wam bardzo dziękuję za uwagę jeszcze raz i uwierzcie w tą miłość, bo ona jest, istnieje. Jak już ja Wam to mówię, a wiecie, jaki ja jestem, to uwierzcie, że tak jest. Pozdrawiam, cześć.